Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na makijaż. Dzisiaj królem makijażu powinien być pigment, przynajmniej takie mam założenie w głowie, i to jest pigment z Kobo w kolorze Rose Gold. To są pigmenty, które Wam jakiś czas temu już prezentowałam. Także dzisiaj makijaż, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli chodzi o to, co już mam zrobione, to podkreśliłam brwi i dzisiaj użyłam tylko kredki z Golden Rose w kolorze 102 i na to żel z Benefitu Ready Set Brow. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o brwi. Nic więcej nie mam zrobionego, także pora to zmienić i przystąpić do makijażu. Oczywiście zanim zaczniemy nakładać cienie, to musimy nałożyć bazę. I ja dzisiaj sięgam po bazę ze Smashboxa 24 godziny. Photo Finish. Jakiś czas temu opowiadałam Wam o tej bazie. Nie pamiętam, czy było pierwsze wrażenie, czy po prostu w ulubieńcach była, ale na pewno na tapecie była baza ze Smashboxa, bardzo dobra baza, jest to długotrwała baza, ale ona jest przeźroczysta, więc musicie potem dobrze wyrównać kolory skóry, powieki cieniami. Także dzisiaj baza ze Smashboxa. Ponieważ jest to baza przeźroczysta i dość mocno lepiąca się, to przypudruję ją pudrem z Benaya w kolorze Fair. Bardzo często tak robię, bo to świetny sposób na utrwalenie bazy i potem cienie super się blendują, nie przyklejają się za bardzo do samej bazy. Kolejny cień, który będę nakładać, to jest beż z Inglota. Jeszcze jak w Inglocie były takie kółeczka, na pewno pamiętacie, to był taki kolor, który bardzo, bardzo lubię. Niestety on zniknął, a to jest 355. Przynajmniej jak ostatnio chciałam kupić w kwadracie 355, to nie było. Może już się pojawił z powrotem. W każdym razie to jest idealny beż, bo to nie jest kolor, który rozbiela czy przyciemnia skórę, tylko taki neutralny. Jak widzicie, ostry, zajechany kolor, bo kiedyś bardzo, bardzo dużo malowałam właśnie cieniami z Inglota, z Kobo i sobie dzisiaj stwierdziłam, że wrócę do tych cieni, zwłaszcza do tego beżu. Kolejne cienie, które będę nakładać na powieki, są z palety z Anastasii Beverly Hills, Model Renaissance. Ja już mam jakiś czas tą paletkę, ale jakoś rzadko używam i stwierdziłam, że pora to zmienić. W ogóle staram się ostatnio wracać do bardziej zaniedbanych kosmetyków, bo są bardzo fajne, a jakoś o nich zapomniałam. Najpierw zaznaczam tym kolorkiem załamanie powieki, a potem jakimiś ciepłymi delikatnie na całej powiece popracuję. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Już na lewym oku co nieco zadziałałam, żeby mieć jakąś koncepcję, co robić dalej. No i nałożyłam taki ciepły, jasny brąz. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć. O, ten oto brązik. I nakładam go puchatym pędzelkiem z Glam Brush Pro 1 i nakładam go na środek powieki, łączę z zewnętrznym kącikiem, delikatnie przejeżdżam w wewnętrzny kącik, żeby rozblendować. To, co jest ważne, to to, żeby nie nabrać za dużo cienia, stopniowo delikatnie dokładamy, jeżeli będzie za mało, to po prostu dołożymy i tyle. Nie chcę, żeby było zbyt ciepło i zbyt intensywnie, także uważam, ile nakładam. Kolejny kolor to najciemniejszy matowy brązowy odcień i jego daje dosłownie odrobinkę, nawet pędzel jest ledwie co brudny,
od cienia, bo dosłownie nakładam odrobinkę w zewnętrznym kąciku i rozcieram tak, żeby przyciemnić ten zewnętrzny kącik. Wracam do pędzelka od tego ciepłego, jasnego brązu i delikatnie dokładam na środek powieki. Wracam do dużego, puchatego pędzelka i rozetrę okolice pod brwiami, żeby zatrzeć tą granicę i troszkę, wiecie, tak obniżyć ten makijaż, bo wyszedł dość wysoko. Teraz sięgam po malutki pędzelek i tym najjaśniejszym kolorem, a także takim pięknym, błyszczącym. Będę rozświetlać wewnętrzny kącik. Jak widzicie, na lewej powiece już nałożyłam pigment i teraz zrobię to razem z Wami na prawej powiece. Zaczynam od Glitter Primer z NYXa i nakładam palcem bardzo, bardzo malutką ilość. I teraz tym samym palcem nabieram pigment i aplikuję. Nakładam partiami, żeby nie nałożyć za dużo na raz. Poza kadrem na szybko wytuszowałam rzęsy i to jest tusz z marki Eiko i to jest ostatnio mój ulubieniec. Zresztą jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na temat tego produktu, to filmik już jest na kanale, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Ja teraz na chwilę zniknę, ponieważ będę nagrywać drugi filmik i to będzie test pewnej gąbeczki. I zobaczymy, czy to będzie hit, czy to będzie. Także ja się zabieram za testowanie i wracam do Was za kilka chwil, żebyśmy wykończyli makijaż twarzy. Podkład już mam nałożony i nałożyłam Makeup Atelier Paris ten wodoodporny w kolorze. Te kolory są straszne do zapamiętania. FLW1B. I oczywiście już mam podkład przypudrowany, ale zanim przypudrowałam, to oczywiście nałożyłam też korektor. I to jest korektor Born This Way z Too Faced w kolorze Very Fair, najjaśniejszy kolor. To jest mój ulubiony korektor, bo on bardzo dobrze nawilża. Całą twarz mam mocno przypudrowaną i na policzki wylądują produkty z paletki Kobo. To jest taka czwórka pudrów do konturowania, która ostatnio naprawdę mi bardzo, bardzo dobrze służy, a tak naprawdę służy mi ten jaśniejszy bronzer i rozjaśniacz. Róż jest też bardzo ładny, ale dzisiaj chyba nałożymy inny, wręcz jestem pewna tego, że nałożymy inny, także no, w dzisiejszym filmiku zobaczycie bronzer i rozjaśniacz. Bardzo się polubiłam z tym kolorem, bo to nie jest kolor zbyt ciepły, ale też nie jest zbyt chłodny, nie jest taki trupi, ale bardzo ładnie wygląda na policzkach. Tym samym pędzlem nałożę rozjaśniacz z paletki Kobo i nałożę go na szczyt kości policzkowych i delikatnie tutaj pod okolicą pod okiem. Oprócz tego, że mamy rozjaśniacz, to nałożymy jeszcze trochę rozświetlacza. Także teraz rozjaśniacz. Róż, który nałożę, jest z marki NARS. Jest przepiękny kolor, taki brzoskwiniowo-różowy z mocniejszym akcentem różowego, ale bosko się błyszczy i wygląda bardzo, bardzo naturalnie. A z drugiej strony jest to dość intensywny kolor, więc musimy uważać przy aplikacji.
A jeżeli chodzi o rozświetlacz, to użyję z My Secret Disco Ball Highlighter. Już go używałam i uważam, że jest przepiękny, ponieważ nie ma w sobie drobinek, tylko pozostawia taką piękną taflę. Przepiękny, po prostu to jest tak piękny rozświetlacz w kolorze skóry, tak naprawdę. No. Jeżeli go jeszcze nie widziałyście, to koniecznie pójdźcie do drogerii Natura pomacać, bo to jest coś wyjątkowego za grosze. Także no ja wam polecam. Nie wiem, jak tam sobie chcecie, ale ja wam polecam. No i tak, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to nałożę takim śmiesznym pędzlem z długim włosiem, bardzo długim, i na końcu jest delikatnie szpiczasty. Pierwszy raz go będę używać właśnie do rozświetlacza, bo do tej pory tym pędzlem tylko omiatałam okolice pod oczami z jakichś drobinek i sprawdzał się pędzel. Zobaczymy, jak będzie do rozświetlacza. Myślę, że nie będzie dużo nakładał, więc jeżeli szukacie pędzla, który mało nakłada na włosie, to jest Maestro. O, highlighter. Nawet jest do tego stworzony. Także chyba będzie dobry. Tak mi się wydaje. No i ja już tutaj na żywo widzę, jak to się pięknie mieni. Normalnie cud, miód i malina. Zanim nałożę szminkę, to pomyślałam sobie, że zaznaczę jeszcze dolną powiekę, ale tak naprawdę tylko zewnętrzny kącik i mocno rozetrę. I tutaj będę nakładać wodoodporną kredkę z marki Eiko, Me and My Shadow, Waterproof Shadow Liner w kolorze brąz. Używałam już i uważam, że to jest bardzo ładna kredka. Poza tym dobrze się utrzymuje, więc dolna powieka jak najbardziej się polubiła z tym oto produktem. Bardzo delikatnie nakładam, w zasadzie w zewnętrznym tylko kąciku, no tak do połowy ruchomej powieki. Po drugiej stronie mamy pędzelek i nim delikatnie rozcieram. No, fajnie to wygląda. Dobry to był wybór. Jak widzicie, roztarłam tą kredkę trochę głębiej, bo nie chciałam, żeby była taka odcięta. I muszę tutaj w wewnętrznym kąciku troszkę rozświetlić powiekę i zastanawiam się czym. I chyba sięgnę po ten rozświetlacz z My Secret i malutki pędzelek. A na usta nałożę kredkę z Golden Rose w kolorze 12. To jest taka różowo-brzoskwiniowa kredka, dość jasna, matowa. Myślę, że będzie pasować. I tak prezentuje się gotowy makijaż z naszym królem, czyli pigmentem Skobo. Koniecznie mi dajcie znać, co uważacie, czy wam się makijaż podoba i czy już używałyście jakichś pigmentów, produktów z Kobo, z tej nowej kolekcji. Mi zdecydowanie pigmenty przypadły do gustu, tak samo jak paletka do konturowania. To są produkty, które szczerze mogę polecić i uważam, że taki pigment robi ogromne, ogromne wrażenie. Dajcie znać, jak wam się podoba.
Ja Was pozdrawiam, ściskam ciepło i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Pa, pa. Nie zapomnijcie o kciukach do góry, jeżeli filmik Wam się podobał.